Przepisujemy. Tu sobie postawimy znak zapytania, czy ta reakcja będzie zachodzić, czy nie. No i napiszemy sobie teoretyczne produkty. W ten sposób wyjaśnimy sobie, dlaczego tak się właśnie dzieje, a nie inaczej. Czyli w czystej teorii powinno nam powstawać Fn o 3 dwa razy wzięte oraz ołów. No i teraz pytanie, że taka reakcja zachodzi. Najprościej będzie zapisać ją w postaci jonowej. Także przepisuję sobie tutaj ten początek. Jak wiadomo, tego na jony nie rozpisujemy. Tutaj będziemy mieli Pb2+. Reszta się skróci. O, powtórzymy sobie znak zapytania. No i tu by było co? Fe2+ i Pb. No i właśnie. Teraz tą reakcję, którą tutaj zapisaliśmy sobie, przynajmniej teoretycznie, zapiszemy sobie zgodnie z procesami, które tutaj zachodzą. Czyli jak widać, Fe przechodzi na Fe2+ i zapisujemy właśnie w ten sposób. Strzałeczka Fe2+ i dopisujemy odpowiednią ilość elektronów, tak, żeby zgadzały nam się stronami ładunki. Tutaj nie mamy żadnego ładunku po lewej stronie, po prawej mamy plus 2, więc dopisuję 2 elektrony. No i podobny trik zrobimy sobie tutaj z tą częścią, czyli przepisuję sobie Pb2+, strzałeczka Pb i dopisujemy 2 elektrony, żeby zgadzały się ładunki. Następnie zrobimy tak, że napiszemy sobie tutaj obok potencjały standardowe z tablic oczywiście procesów, które tutaj sobie zaszły, czyli Fs2+, no to mamy tutaj oczywiście na podstawie tablicy potencjałów, ja tu sobie wrzuciłem troszeczkę więcej, ale na razie na tym przykładzie, więc tak, tutaj mamy Fe i mamy z 2+, minus 0,44 V, więc dopisujemy sobie tutaj tą wartość. Ok, no i to z ołowiem, prawda, tutaj widzę, że mamy minus 0,13. Się chwilowo nie przyda, oczywiście też jest taka tablica troszeczkę większa, natomiast no to ja opisuję troszeczkę więcej tych wszystkich procesów, natomiast no akurat do tego przykładu nie będzie potrzebna, tak wrzuciłem na wszelki wypadek. No i teraz tak, co tutaj zrobiliśmy i co to oznacza właśnie? No to spójrzmy sobie na ten proces, który tutaj mamy. Ten proces, który tutaj mamy, jak widać, no, nastąpiło zwiększenie ładunku z żadnego, czyli z zerowego do plus drugiego, więc jest to utlenianie. No i ta druga teraz, tutaj patrzymy sobie i widzimy, że z większego przeszło na brak ładunku, czyli na zerowy. Więc jest to redukcja. No i teraz jak to rozumieć? No najprościej będzie redukcję rozumieć jako zabieranie elektronów, no a utlenianie jako oddawanie, prawda? Zabieranie, no bo po lewej stronie mamy te elektrony, a tutaj mamy po prawej. No i to właściwie dosłownie tyle oznacza, w związku z tym, żeby taka reakcja w ogóle miała prawo zachodzić, to potencjał standardowy procesu redukcji musi być większy niż potencjał standardowy procesu utleniania. No i spójrzmy sobie, no jak widać minus 0,13 to zdecydowanie więcej niż minus 0,44, więc taka reakcja będzie zachodziła. No i tu mamy na takim przykładzie, co jeszcze mamy? Dobra, no to może weźmy sobie jeszcze jakiś przykład tutaj z A. No i w tym przypadku mogę od razu to zapisać jonowo, podobnie jak tutaj Ag z Cu2+, no bo tutaj mamy sól rozpuszczalną, to pójdę sobie niżej. No i mamy tak, Ag plus Cu2+, strzałeczka. Czy to zachodzi?
No i mamy AG plus, plus CU. No należy dobrać współczynniki, wiadomo, tak samo jak do każdej reakcji, więc tu wstawiam dwójkę, żeby mi się zgadzały ładunki, no i automatycznie tu dwójkę, żeby mi się zgadzało srebro. No i zapisujemy te procesy, nie uwzględniając tych współczynników tutaj, bo one nie są bardzo istotne w tej chwili do samego określenia, czy taka reakcja zajdzie, czy nie, więc przepisuję sobie AG. I oczywiście nie mnożymy tych ładunków, nie zwielokrotniamy tego, także to jest po prostu taka wartość liczbowa i nie mnożymy jej przez nic, nie dodajemy, nic z tym nie robimy. No i tutaj zapisujemy sobie, jaki to ma potencjał standardowy. Ja tutaj sobie zobaczę plus 0,8 V, no, czyli wpiszemy sobie tutaj plus 0,8 V. No i mamy jeszcze tutaj ten drugi proces CU 2 plus, plus 2 elektrony da nam CU. No i zapisujemy standardowy potencjał tego procesu. No tutaj widać, że to jest plus 0,34 V. No to wpisujemy. No i zaznaczamy sobie, który proces jest który, czyli tak, ten proces jest z mniejszego na większy, czyli utlenianie zresztą, oddawanie elektronów, bo są po prawej stronie, a tutaj mamy zabieranie elektronów, są po lewej stronie, więc jest to redukcja. No i tak jak mówię, żeby reakcja mogła zachodzić, to potencjał redukcji musi być większy niż potencjał utleniania, w związku z tym no tutaj, jak widać, nie jest, bo potencjał standardowy utleniania w tym przypadku jest większy niż potencjał standardowy redukcji, więc taka reakcja nie będzie zachodziła. No i teraz tak ogólnie, to możemy to rozumieć tak, że ten, który zabiera elektrony, musi być większy, powiedzmy, tak? Tak jak, no nie, no większy zawsze wygrywa, tak samo w przyrodzie, w związku z tym no ten, który zabiera, jest większy, automatycznie wygrywa, tak możemy sobie to w uproszczeniu rozumieć.